Witajcie, chwała Bogu. Cieszę się, że możemy najbliższe godziny, czy te dwa, trzy dni spędzić razem. Powiem wam, że naszła mnie taka refleksja. Trzy dni możemy powiedzieć, że to jest i mało, i dużo. Tak? Ale 2000 lat temu pewne trzy dni zmieniło wszystko. Od 2000 lat te trzy dni, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie, w Jerozolimie, zmieniło wszystko. I moją modlitwą jest nadzieją również to, że te trzy dni tutaj w Ustroniu, w twoim życiu zmieni wszystko. Amen. I niech się tak stanie. Daruję sobie jakieś przydługawe wstępy, dlatego że czas ucieka, notatek dużo. Jak mawiało takie PRL-owskie hasło, czasu mało, a zaległości wiele. Tak? A więc posuwamy się do przodu. Dziękuję bardzo za zaproszenie, że po raz kolejny mogę tutaj być, dzielić się ze swojego życia, dzielić się też ze swojego jakiegoś doświadczenia, a przede wszystkim dzielić się z Bożego Słowa. Dziękuję Misji Nowej Nadzieja, dziękuję pastorowi, dziękuję temu zborowi za pracę, którą też i wykonują na rzecz tych, którzy są w głębokiej potrzebie. Ja myślę, że przyjeżdżając tutaj, może jesteś tego mniej lub bardziej świadomy, ale wierzę, że jesteś w głębokiej potrzebie i miej nadzieję, że ta potrzeba w twoim życiu zostanie zaspokojona. Mówi się o zmianach, jakby kluczowym słowem jest zmiana, tak? I dzisiejszego poranka też, kiedy byliśmy tam w jadalni, dużo się mówiło o zmianie. Powiem coś bardzo głębokiego. Niestety to jest tak bardzo głębokie, że sam na to nie wpadłem, ale oddaję pewną rzeczywistość. Zmiana nie jest zmianą, dopóki się coś nie zmieni. Amen. Zmiana nie jest zmianą, dopóki się coś nie zmieni. I ważne jest, żeby w twoim życiu mogła nastąpić zmiana. Powiem wam, że w moim życiu nastąpiła zmiana. Widzę w waszym zborze zmiany. Łącznie z pastorem widzę zmiany. I w moim życiu też nastąpiła zmiana. Ostatni raz, kiedy tu byłem, prowadziłem wykłady na podstawie jednego wersetu z Ewangelii Jana. Dzisiaj będę prowadził i jutro wykłady na podstawie jednego psalmu, a więc jest zmiana. Jest dużo więcej wersetów. I powiem, że będę się dzielił z psalmu 107. I chcę powiedzieć, że to nie jest jakaś egzegeza, jakieś badanie tego psalmu. Raczej chciałbym tutaj odnieść się i zobaczyć pewien obraz ludzi, którzy byli w tym czasie, wtedy, ponad 2,5 tysiąca lat temu w głębokiej potrzebie. To byli ludzie, którzy byli pobłądzili, chodzili gdzieś po pustyni, to byli ludzie chorzy, to byli ludzie, którzy byli w niebezpieczeństwie, siedzieli w ciemnościach i wiecie, to byli ludzie, w których życiu się coś zmieniło w momencie, kiedy zawołali do Boga. Jakby takim kluczowym wersetem jest to, ja będę o tym mówił jutro, wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć. I to jest właśnie ten szczególne przesłanie. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć. I ja wierzę, że począwszy od dzisiaj, Bóg posyła swoje słowo do was, aby was uleczyć. Ta pieśń, ten psalm 107 jest również nazwany pieśnią ocalonych. Ja bardzo bym chciał, ja bym sobie tego życzył i tutaj wielu ludzi się o to modliło, żeby ta pieśń ocalonych była również twoją pieśnią. Żebyś ty, wyjeżdżając z Ustronia, mógł śpiewać pieśń ocalonego, pieśń ocalonej. I w pierwszych wersetach czytamy tego słowa: wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią odkupieni przez Pana ci,
których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziem, ze wschodu i z zachodu, z północy i południa. Niech mówią, zobaczcie, odkupieni przez Pana. I chcę wam powiedzieć, że przez te 3 dni będą mówić ci, którzy zostali odkupieni przez Pana. Będziecie słyszeć świadectwa tych, którzy zostali odkupieni, którzy zostali wyzwoleni, którzy zostali uwolnieni i uzdrowieni przez Pana. I tu jest mowa o świadectwach. Nie możemy, słuchajcie, milczeć wtedy, kiedy jest wielkie świadectwo tego, co Bóg zrobił w życiu wielu z nas. Nie możemy zamknąć swoich ust i nie możemy milczeć na to, co Bóg zrobił dla nas, a w niczym nie byliśmy lepsi od każdego, kto tutaj jest na tej sali. Ja może o tym powiem przy następnych wykładach też jakąś cząstkę swojego świadectwa. Ale chcę wam tylko w skrócie powiedzieć, że alkohol w moim życiu zniszczył mi całkowicie mój organizm. Narkotyki całkowicie zniszczyły moją psychikę. I z medycznego punktu widzenia nie powinienem tutaj stać i nie powinienem nawet składnie sklecać zdań do kupy, że tak powiem. Miałem uszkodzony mózg i bardzo uszkodzony organizm. Czasami się zawieszę, może to zauważycie, czasami gdzieś może mi coś umknąć, mogę się nie wyrazić, ale powiem wam, to, że mogę mówić, jak mówię, to, że mogę tu stać, to jest Boża łaska, to jest Boże uzdrowienie i to jest Boże uwolnienie. I chcę wam powiedzieć, w niczym nie byłem lepszy niż każdy, kto tutaj siedzi na tej sali. I czytamy dalej psalm. Od 4 wersetu. Błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spragnieni, dusza ich omdlewała. Wołali do Pana w niedoli swojej, a On wybawił ich z utrapienia. Prowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. I to, co chcę dzisiaj, teraz, podczas tej sesji podkreślić, to jest to obraz człowieka zagubionego. Ten wykład nazwałem zepsuty kompas. Dlaczego zepsuty kompas? Dowiemy się dalej. Ale jest to obraz człowieka zagubionego. I wiecie, ludzie sięgający po środki uzależniające, po środki toksyczne, zmieniające świadomość, to ludzie, którzy w pewnym momencie swojego życia się pogubili. To jest obraz ludzi zagubionych. I jest w tym pewnego rodzaju, wiecie, oznaka słabości. My jako ludzie mamy tendencję do dróg na skróty. My szukamy taniochy, my szukamy łatwizny, szukamy, wiecie, takiej życiowej promocji do tego, żeby jakoś przez to życie się prześlizgnąć. I kiedy nam nie wychodzi, to dużo łatwiej jest nam sięgnąć po alkohol niż rozwiązać problem. I człowiek, który wybiera alkohol, narkotyki, środki psychoaktywne, wybiera tak naprawdę dużo łatwiejsze rozwiązanie dla swojego życia, ale też i z dużymi i groźnymi konsekwencjami. Kiedy wybierasz środek, który zmienia świadomość, to tak jakbyś wybierał monetę, która ma orzeł i reszkę. Wybierasz jakąś ulgę, ponieważ te środki regulują ci tutaj stan emocjonalny, ale również wybierasz nieuchronne konsekwencje. I w życiu nie ma, słuchajcie, łatwych rozwiązań. Wiele może nas dzielić. Przyjechaliśmy z różnych stron. Mamy za sobą różną historię życia, różne życiorysy, różne w różnych miejscach żeśmy się wychowywali. Ale to, co nas łączy i to, co możemy wspólnie powiedzieć, to jedno, że życie nie było dla nas łatwe i nie jest. Że życie nas nie rozpieszczało i nie rozpieszcza. Może pochodzimy z jakichś skomplikowanych domów, patologicznych. Może wychowaliśmy się w jakimś trudnym bardzo środowisku. I życie nie było dla nas łatwe. Życie nas nie rozpieszczało.
I to, w czym znaleźliśmy być może ulgę, to właśnie w alkoholu, w narkotykach, może w jakichś toksycznych związkach. I powiem wam tak, naprawdę, żeby sprostać życiu, potrzeba albo naprawdę dużo siły i dużo determinacji, dużo bardzo takich odpowiedzialnych zachowań i decyzji, albo dużo alkoholu, żeby stłumić, żeby zagłuszyć, żeby nie pamiętać o tym, co nas boli. Obraz ludzi, którzy zagubili się na pustyni, ilustruje tych, którzy zagubili się w życiu. Wiecie, pustynia zawsze będzie nam się bardziej kojarzyć z pewnym brakiem. Pustynia zawsze będzie nam się kojarzyć z jakimś trudem, niewygodą, samotnością, niż z obfitością, luksusem i dostatnim życiem. Byłoby czymś bardzo dziwnym, gdybyśmy przeczytali, że chodzili po pustyni, czuli się świetnie, niczego im nie brakowało. No, to był fantastyczny czas, było ogólnie elegancko. Tak samo, wiecie, byłoby trochę zaskakujące, gdybyśmy przeczytali, usłyszeli o ludziach bezdomnych, uzależnionych, czy jak to niektórzy nazywają, wykluczonych społecznie. Gdybyśmy usłyszeli bądź przeczytali, że chodzili od śmietnika do śmietnika, ciągnęli wózki ze złomem, żebrali pod budką z piwem, mieli się świetnie, byli spełnieni i to jest właśnie ich wymarzone życie. No nie jest tak. Alkoholizm czy inne uzależnienia przypominają, wiecie, taką wędrówkę przez pustynię, gdzie są ciągłe braki, gdzie jest ciągle złe samopoczucie, gdzie człowiek czuje się samotnie, gdzie człowiek nie czuje się komfortowo, gdzie musi ciągle walczyć o to, żeby przetrwać. Ktoś może powiedzieć, no ale mnie to nie dotyczy. Ja sobie popijam piwko, pracuję, mam rodzinkę, śpię sobie w wygodnym, szerokim łóżku i w czystej pościeli. Ale chcę ci powiedzieć, dobrze, że śpisz w szerokim łóżku i w czystej pościeli, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz, jeśli już sobie cykasz, jeśli cykasz sobie piwko za piwkiem, jeśli sięgasz coraz częściej po to, co ci sprawia jakąś taką chociażby chwilową ulgę, wiecie, wytłumaczeń to mamy mnóstwo, stresująca praca, długi czas pracy, to mi się należy od życia, co w tym złego. Ale wiecie, jeżeli człowiek się przyzwyczaja, jeżeli człowiek pewne zachowania powiela i powiela i powiela, i kiedy zaczyna się bawić z czymś, co zmienia mu świadomość, to chcę ci powiedzieć, jesteś na dobrej drodze na pustynię. Albo może już wyruszyłeś właśnie na tą pustynię. Może dzisiaj masz się z czego cieszyć, bo jeszcze się na niej nie znalazłeś. Ale drżyj, bo jak się nie zatrzymasz, to dołączysz do tej diabelskiej karawany. Prędzej czy później. Słuchajcie, widziałem ludzi, rozmawiałem ludzi. Od wielu lat zajmuję się sprawami uzależnień. I z niejednym rozmawiałem. Z niejednym się modliłem, niejednemu współczułem. I widziałem, jak na moich oczach ludzie mówili, że mają wszystko pod kontrolą. Nawet się nie spostrzegli, kiedy już wszystko mieli poza kontrolą. Wspominam mojego kolegę, słuchajcie. Bardzo dużo razem wspólnie żeśmy wypili alkoholu. Ja się nawróciłem, oddałem swoje życie Jezusowi. Moje życie się zmieniło, a jego nie. Z tego czasu miał biznes, miał rodzinę. Wiecie, wtedy, kiedy nie było telefonów, to on miał telefon. Wtedy, kiedy mało kto miał samochód, to on miał dwa samochody dostawcze, rozwoził tam, jakiś prowadził mały biznes, coś tam rozwoził. I kiedy się nawróciłem, poszedłem do niego i powiedziałem mu o Jezusie, a oni mnie z żoną wyśmiali. A później za każdym razem, kiedy go spotykałem, czegoś miał mniej. A to już nie miał pracy, a to już nie miał biznesu, a to już nie miał samochodów.
A to już nie miał prądu, bo mu odcięli. A to już nie miał telefonu, bo nie płacił. A to już nie miał rodziny. Czy jest bezdomnym człowiekiem. I prawdopodobnie jeszcze niespełna rozumu. Z relacji jego mamy wiem, że mu po prostu totalnie odbiło. Ale miał wszystko pod kontrolą. Tylko piwko. Żona, interes, biznes, wszystko w czasy. I wszystko miał pod kontrolą. A więc wiecie, to nie jest tak. Alkohol i kontrola. Bo w pewnym momencie on cię będzie kontrolował. Nauk, słuchajcie, nauk i piekło nigdy nie powiedzą dosyć. Musimy być tego świadomi. Nauk i piekło nigdy nie powiedzą dosyć. Diabeł któregoś dnia nie stanie na ulicy z tabliczką brak wolnych miejsc. I nauk też nigdy nie powie dosyć. Zmieni twój organizm w cysternę, dosłownie w cysternę, przez którą przeleci hektolitry toksycznych związków. Twoje życie zamieni w szambo. Ale nigdy z ciebie pierwszy nie zrezygnuje. Pamiętaj o tym. Alkohol nigdy z ciebie pierwszy nie zrezygnuje. Twoje życie jest w twoich rękach. I ja to też będę o tym mówił. Największym wrogiem człowieka, największym wrogiem człowieka uzależnionego nie jest to, od czego się uzależnił, ale największym jego wrogiem jest on sam. Jeśli się do tego przyzwyczai i nie chce nic z tym zrobić. Chciałbym, żebyście coś zapamiętali. Chciałbym, żebyście wszystko zapamiętali, ale wszystkiego nie zapamiętacie. Nawet ja nie będę wszystkiego pamiętał, to co mówię. Ale są pewne takie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Uzależnienie jest jak zepsuty kompas. Nigdy nie wskaże ci właściwego kierunku. Pamiętaj o tym. Nigdy nie pokaże ci właściwej drogi. Nigdy nie pokaże ci drogi do spełnienia, drogi do radości i drogi szczęścia. On będzie oszukiwał, on będzie miał może na tym swojej tablicy szczęście i będzie spore odchylenie w tą stronę. Ale uzależnienie, alkohol, narkotyki jest jak zepsuty kompas. Nie pokaże ci właściwego kierunku. Będzie cię oszukiwał i prowadził na coraz większe manowce. Oczywiście będziecie konsekwentnie szli. Będziecie konsekwentnie tam zmierzali w nadziei, że prowadzi was w dobrym kierunku. Dlaczego? Bo macie subiektywne odczucie, że czujecie się dobrze. Że to mi pomaga, ale to jest tylko wasze subiektywne odczucie. Wiecie, kiedy ja piłem, kiedy zażywałem narkotyki, ja miałem takie odczucie, że to jest, to mi pomaga, że ja idę w dobrym kierunku. I choć inni ludzie nie powielali moich zachowań, tacy, za których wtedy uważałem za i dalej uważam za porządnych, to jednak wydawało mi się, że to ja idę właściwą drogą, a nie oni. Oni są sztywniacy. Oni są tacy dziwni, uczą się. Kto to się uczy w tych czasach? Kto to jakieś książki czyta? Ja wam mówiłem, że ja się nawróciłem w wieku... mam pierwszy wykład dopiero. Ja się nawróciłem w wieku 29 lat i Biblia... I powiem tak, zacząłem czytać Biblię. I do tego momentu przeczytałem tylko jedną książkę. Wyobrażacie sobie? Do 29 lat? Jedną książkę, którą przeczytałem od dechy do dechy. Wiecie, co to była za książka? Janko Muzykant. Kto by się uczył w moich czasach? Komu by się chciało uczyć? Komu by się chciało książki czytać? I taka była moja edukacja do 29 roku. Dopóki nie sięgnąłem po Biblię, to miałem jedną książkę na półce.
I wiecie, alkohol będzie właśnie nas prowadził do takiego miejsca. Głupotą jest, słuchajcie, ufać zepsutemu kompasowi, tak? Zgodzicie się ze mną? I tak głupotą jest wierzyć, że z alkoholem zwycięsko i do celu przejdę przez to życie. I ludzie z tego psalmu, o których tutaj czytamy, mieli taki zepsuty kompas, słuchajcie. Błądzili po pustyni, łazili z miejsca na miejsce, szukali drogi do miasta zamieszkałego i co? I nie znaleźli takiej drogi. Nie byli w stanie znaleźć drogi do miejsca, gdzie tętni życie, do miejsca, gdzie coś się dzieje, coś innego niż na pustyni, gdzie są jakieś oznaki życia. Zobaczcie, jaki kontrast. Z jednej strony pustynia, a z drugiej strony miasto, które tętni życiem. Coś się dzieje, tam jest życie, tu posucha, tu śmierć. I oni chcieli się wydostać z tego miejsca, w którym byli. Ale co? Ale mieli zepsuty kompas. Nie byli w stanie, chodzili w kółko, a to w tą drogę, a to w tą, a to tam, a to tu i nie byli w stanie ruszyć się z miejsca. Nie chcieli być w tym miejscu. Zobaczcie, że to byli ludzie, którzy szukali drogi wyjścia. To nie jest tak, że nie czytamy, oni tam rozbili obóz, bo tam im było dobrze. I zaczęli kopać sobie studnie, bo znaleźli w końcu swoje miejsce na ziemi. Nie, oni chodzili, oni nie chcieli być w tym miejscu, szukali drogi wyjścia dla siebie, ale nie mogli jej po ludzku, swoimi siłami, swoimi zasobami, nie mogli znaleźć tej właściwej drogi. Nie chcieli resztę życia spędzić w tym miejscu. Nie chcieli tam zostać, nie chcieli tam zginąć. Nie chcieli, żeby to właśnie tam ich pogrzebali. Ale nie byli w stanie znaleźć drogi. I to mi przypomina właśnie ludzi, którzy są uzależnieni. To nie jest tak, że bezdomny chce być bezdomny. Oczywiście zdarzają się, słuchajcie, takie jednostki, zawsze wyjątek potwierdza regułę. Ja rozmawiałem też z takimi ludźmi, że im było dobrze. Słuchajcie, mieli cały życiorys wypisany na twarzy. Wszystko, co mieli na sobie, to wiecie, jakieś dziurawe spodnie i dwa swetry w reklamówce z Biedronki. I to był cały ich majątek. I było im tak dobrze. Ale to nie jest tak, że człowiek bezdomny chce być bezdomny. To nie jest tak, że człowiek uzależniony chce być uzależniony, że chce zostać w tym miejscu. Ja wierzę, że przyjeżdżając, pokonując tą drogę tutaj, może nawet, jeśli jesteś pierwszy raz tutaj na tym miejscu, może nawet no nie wiesz, czego się tu można spodziewać, ale to jest jakiś krzyk, to jest jakieś wołanie o pomoc z twojej strony. Wykorzystaj tę szansę, nie zaniechaj tego, nie zaprzepaść. I każda, wiecie, z tych osób, która się pogubiła, chce się znaleźć, chce znaleźć tą właściwą drogę. Problem w tym, że być może twój kompas nawalił i nie możesz znaleźć tej drogi. Widzisz, że jest ci źle, a mimo to wpatrujesz się w kolejny kieliszek z nadzieją, że on ci pomoże. Może dusisz się każdego poranka, kiedy odpalasz pierwszą fajkę rano. Ale bierzesz w nadziei, że poczuję się teraz dobrze. Po jedzeniu, po kąpieli, po kolacji, po kawie, po ciastku i po kolejnym papierosie kolejny papieros. Ale on cię nigdy nie zadowoli. Alkohol, kieliszek nigdy cię nie zadowoli. Przyniesie jakąś chwilową ulgę i ja mówię, ja nie jestem teoretyk. Niestety mam dużą praktykę, jeśli chodzi o spożywanie różnych środków. I dobrze o tym wiemy, że przyniesie jakąś chwilową ulgę, ale nigdy nie przyniesie długotrwałego zaspokojenia. Wiecie, osoba postawiona w sytuacji, czy wybrać rzeczywistość, czy alkohol, wytrwale zaprzecza rzeczywistości, żeby móc wybrać alkohol. Żeby móc po raz kolejny sięgnąć. Ktoś ci powie, stary, słuchaj, wyhamuj. Ale ty nie będziesz słuchał. Będziesz mówił, że nie masz problemu.
Dlaczego tak mówisz? No po to, żeby znowu sięgnąć. Żeby znowu coś wprowadzić w organizm. I tak subiektywnie bardzo dobrze się poczuć. Ty się subiektywnie czujesz dobrze, ale wokół ciebie wszystko leży. Wszystko leży w gruzach. Wszystko wymaga jakiejś odbudowy, naprawy. A ty już nie masz na to siły. Co dzieje się, kiedy człowiek zabłądzi? Kiedy człowiek zabłądzi, to na początku tego nie widać. Na początku człowiek nie wie, kiedy czy zabłądził, czy nie. To tak jak jazda samochodem, wiecie. Nie od razu człowiek wie, że gdzieś źle wjechał. Dopiero po pewnym czasie zorientuje się, że to nie ta droga, bo nie te budynki, może coś tam jeszcze innego. Ważna kolejna rzecz, którą chcę podkreślić. Uzależnionym stajesz się dużo wcześniej, niż to zauważysz. I powiem tak, ty, że masz problem z czymkolwiek, zauważysz to dopiero na samym końcu. Wszyscy będą ci mówić już dużo, dużo wcześniej. Ale to będą twoi wrogowie. Czego ode mnie oni chcą? Dlaczego znowu się mnie czepiają? I to jest bardzo ważna informacja, że ty zobaczysz dopiero ostatni. Ponieważ zaprzeczasz. Zaprzeczasz swojemu stanowi. Zaprzeczasz temu, że masz problem. Wiecie, to tak jak z chorobą. Choroba zawsze pojawia się wcześniej niż jej symptomy. To nie jest tak, że najpierw jest gorączka, a później przychodzi choroba. Nie, najpierw jest choroba, a dopiero później zaczynają się jej symptomy. Dopiero później przychodzi gorączka. Jak wirus jest wcześniej niż gorączka, a zatrucie wcześniej niż wymioty, tak uzależnienie pojawia się dużo wcześniej niż jego konsekwencje. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym. Kiedy umiera się na raka płuc, kiedy wszystko się straciło z powodu nałogowego picia, kiedy pojawia się niechciana ciąża, albo kiedy ląduje się za kratami, wyraźnie się widzi wtedy, że się pobłądziło, tak? Wtedy coś, jakiś jest wyraźniejszy obraz. Bardziej boli. Ale nie musisz zmierzać tak wytrwale i tak konsekwentnie do jakichś takich tragicznych skutków. Wystarczy, że otworzysz się. Wystarczy, że poddasz siebie takiej, wiecie, zdrowej analizie. Czy faktycznie, może ci ludzie mają rację, może faktycznie mam problem. Wiecie, na tym polegają również takie interwencje wśród ludzi uzależnionych. Ja prowadziłem kilka takich interwencji. Przyprowadzano do mnie osoby, która konsekwentnie i wytrwale mówiła, że ona nie ma problemu. I początkiem wyjścia z tego problemu było to, że ta osoba została skonfrontowana z faktami, które były niezaprzeczalne. I wychodziło, że fakty zawsze mówiły więcej i fakty zawsze ci powiedzą więcej, jeśli pozwolisz tym faktom do siebie przemówić. Kiedy się zabłądzi, to wiecie, traci się czas. Pobłądzeniu zawsze towarzyszy strata czasu. Jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli, słuchajcie. Kiedy człowiek zabłądzi, kiedy gdzieś źle wjedzie, to zawsze ceną jest tego utrata czasu. I patrząc na może nasze życie z perspektywy czasu, śmiało możemy powiedzieć, że być może straciliśmy, zmarnowaliśmy już bardzo dużo czasu w swoim życiu. Czasu na pijaństwo, czasu na nieróbstwo,
czasu na takie bezsensowne szlajanie się i myślenie tylko, wiecie, o jednym, żeby tylko dzisiaj zaleczyć kaca. I to się w pewnym momencie staje takim, wiecie, stylem życia. Wszystko, do czego zredukujesz swoje życie, jeśli zajdziesz za daleko, to tylko leczenie kaca. I to będzie takie najwyższe, w cudzysłowie, dobro twoje. Twojego życia. A ja mam jeszcze takie powiedzenie, słuchajcie, odnośnie kaca. Często je mówię, ale wielu z was jest po raz pierwszy i pewnie żeście nie słyszeli. Ja od ponad 16 lat jestem uwolniony. Jezus mnie uwolnił, już nigdy nie miałem nic toksycznego w ustach. Wiecie, co to znaczy nie mieć 16 lat kaca? Marzenie, słuchajcie, niektórych pewnie. Ale może dla niektórych marzenie to jest tydzień nie mieć kaca. Może dla niektórych marzenie to chociaż kilka dni nie mieć kaca. Słuchajcie, jesteście w dobrym miejscu, pewnie o właściwym czasie, w dobrym momencie, żeby rozpocząć zupełnie inne życie, żeby rozpocząć życie bez kaca. Żeby rozpocząć życie bez tej ciągłej bieganiny, słuchajcie, od człowieka do człowieka za 50 groszy. Od budki do budki, od śmietnika do śmietnika, żeby coś tam wyszperać, jakiś kawałek aluminium. Jesteście na dobrej drodze do tego, żeby rozpocząć w końcu drogę w tym właściwym kierunku. Każdy, kto zabłądzi, zaczyna czuć się niepewnie. Pobłądzenie ma to do siebie, że no, czujemy się już niepewnie, nie idziemy tą właściwą drogą i teraz nie wiemy, czym zostaniemy zaskoczeni, co czeka nas dalej. Często towarzyszy temu strach, obawa. Jak się z tego wydostanę? Dzisiaj wielu ludzi, słuchajcie, żyje w takiej niepewności z powodu tego, że się pogubili. Z powodu tego, że idą prowadzeni zepsutym kompasem i nie znają swojego miejsca na ziemi. Nie wiedzą już może, co jest dobre, a co złe i co ich w końcu czeka. Słuchajcie, największym paradoksem jest przekonanie, że alkoholikiem jest ten, kto podejmuje leczenie. Ja spotkałem się z taką tezą, że ci, co się leczą, no to się już muszą leczyć, no bo się leczą. Ale on się nie musi leczyć, więc jeszcze nie jest z nim tak źle. Słuchajcie, to jest paradoks. Ten, kto się nie leczy, na pewno nie jest uzależniony. Wybij sobie takie myślenie z głowy. Tak to powiem wprost. Dlaczego? Ponieważ nieleczenie się na przykład z astmy nie oznacza, że nie jesteś na tą astmę chory. No tak? Możesz mieć astmę i nie leczyć się i co? I to oznacza dla ciebie, że nie masz astmy, bo się nie leczysz? A więc nie myślmy w taki pokręcony sposób. Wiecie, to jest właśnie największy problem człowieka, który jest w uzależnieniu. To jest takie uzależnione, pokrętne myślenie. I to jest największym wrogiem człowieka. Wszystko zaczyna się od zmiany myślenia. Biblia nawołuje do pokuty. Biblia nawołuje do tego, żeby zmienić sposób myślenia. Żeby zacząć inaczej patrzeć na siebie. Żeby zacząć inaczej patrzeć na sytuację, na to, co mnie otacza wokoło. I żeby zupełnie zacząć inaczej patrzeć na Pana Boga. Biblia nas zachęca do tego. Nieraz podaję taki przykład człowieka uzależnionego, z którym, wiecie, kiedyś rozmawiałem. I on tłumaczył swoje picie tym, że nie pracuje. Mówi, no piję, bo nie pracuje. A ja mówię, co, jakbyś pracował, to byś nie pił? Mówi, no oczywiście. I to jest pokrętne myślenie. On nie pracował dlatego, że pił.
A nie dlatego pił, że nie pracował. Zobaczcie odwrotne myślenie. Kiedy pobłądzimy, słuchajcie, dobrze jest się zatrzymać i poprosić o pomoc. Każdy się w końcu zatrzymuje. Chcę wam powiedzieć, każdy uzależniony człowiek, każdy człowiek, który ma problemy, każdy śmiertelnik, każdy grzesznik w końcu się zatrzymuje. Pytanie, w którym momencie? Pytanie, w którym miejscu? Jedni zdążą się zatrzymać i jeszcze skorzystać z reszty życia. Jedni zatrzymują się wcześniej, inni później. Ale są też tacy, do których dopiero zatrzymuje śmierć. Pomyślmy o tym. Czy właśnie dzisiaj, czy właśnie ten czas, ten zjazd tutaj, to nie jest doskonały moment, żeby zatrzymać się w swoim życiu, żeby zatrzymać się i żyć. Pomyślmy o tym. Że może to jest właśnie doskonały moment na to, żeby się zatrzymać, żeby wyhamować. Może błądzić już od wielu miesięcy lub od wielu, wielu lat. A im bardziej się oddalasz, tym więcej tracisz, chcę ci powiedzieć. Zachęcam cię, żebyś zwrócił się po pomoc do tego, który naprawdę może ci pomóc. Zrób to, co zrobili ludzie, o których czytaliśmy w tym psalmie. Zatrzymaj się i zawołaj do Jezusa. Będzie nieraz taka okazja. Będzie nieraz taka możliwość, żeby się zatrzymać i zawołać do Jezusa. Zobaczcie, co tu pisze. Wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Wołali do Pana i nie zawiedli się. Poprowadził, zobaczcie, poprowadził ich drogą prostą. Nagle droga się znalazła, słuchajcie. Nagle znalazła się ta właściwa droga. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego, aby mogli dojść do miejsca, w których zaczęli nowe życie, w których zaczęli zupełnie od nowa. I dalej niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego. Niech ten psalm, niech te wykłady, niech te trzy dni będą jedną pieśnią ocalenia w Twoim życiu. Nie wyjeżdżaj stąd, nie podejmując naprawdę ważnych decyzji dla swojego życia. Coś Ci powiem, Jezus nie wybawi tylko w jednym przypadku. Wtedy, kiedy nie ma tego, który woła. Jak zamkniesz swoje usta, jak się obrazisz, odwrócisz się i pomyślisz sobie, to jakaś farsa, albo to, nie wiem, no fajnie jest, fajna pogoda, ale reszta mnie nie interesuje. Jezus nie wyciągnie swojej ręki w jednym przypadku wtedy, kiedy będziesz milczał. Wtedy, kiedy nie będziesz zdeterminowany, jak tu już mówił rano pastor Michał Chydzik. Wtedy, kiedy naprawdę nie będziesz zdeterminowany. Ci ludzie wołali, nie zawiedli się. Możesz odnaleźć drogę wyjścia dla siebie. Z Twojej niedoli. W Jezusie, słuchajcie, jest prawdziwa wolność. W Jezusie jest prawdziwy nowy początek. To nie są czcze, jakieś obiecanki, cacanki, ale to jest prawda. W Jezusie jest wolność. Ja jestem tego przykładem. Ja nie powinienem żyć, słuchajcie. Gdybym prowadził dalej taki styl życia, jaki prowadziłem, to nawet nigdy byśmy się nie zobaczyli. Już bym dawno był w ziemi. Bo już mój organizm był, słuchajcie, ledwo już funkcjonował. Już chodziłem na takich wyładowanych bateriach. Wyssał wszystko, te narkotyki, alkohol, wszystko ze mnie wyssały. W Jezusie jest prawdziwa wolność. Jest tylko jeden warunek. Musisz naprawdę mieć dość pustyni. Musisz mieć dość miejsca, w którym dzisiaj jesteś. Jezus cię wyprowadzi, jeśli masz naprawdę dość. Jeśli pijesz nałogowo, jeśli ćpasz nałogowo, to pogubiłeś się w swoim życiu. A może siedzisz w pornografii, może siedzisz i jesteś uzależniony czy uzależniona od seksualnych czy relacji.
czy od takich seksualnych pożądliwości, a może masz problem z hazardem. A może masz problem z nienawiścią? A może masz problem z nieprzebaczeniem? I nałogowo nosisz nieprzebaczenie w sobie. Nałogowo nosisz i pielęgnujesz nienawiść w sobie. Chcę ci powiedzieć, to cię zniszczy. To wszystko cię zniszczy. Jeśli nie powiesz temu dość. Słuchajcie, my wszyscy chcemy wam pomóc. Chcemy pomóc ci odnaleźć drogę. Dlatego dzisiaj chcemy Tobie służyć w jakikolwiek sposób. Było tak to też rano powiedziane tam na dole. Czy to tabletką przeciwbólową, czy modlitwą, czy rozmową, czy duszpasterstwem, czy tym, żeby się wyspał wygodnie lub mniej, czy tym, żebyś sobie dobrze pojadł i popił ciepłej kawy i herbaty. W tym wszystkim chcemy Ci pomóc znaleźć drogę. Ale nie zrobimy tego za ciebie. Wiecie, Amerykanie mają takie powiedzenie, że konia możesz przyprowadzić do wodopoju, ale nie zmusisz go, żeby pił. Możesz mu pokazać wodę, ale łba mu do tej wody nie wsadzisz. To wszystko, co robimy dzisiaj dla ciebie, to po to, żeby pokazać ci drogę. To po to, żebyś mógł chwycić się tego, czego wielu z nas się uchwyciło. Tego, w co myśmy uwierzyli i tego, co diametralnie zmieniło nasze życie. Słuchajcie, 16 lat żyję innym, zmienionym życiem. Cudowne 16 lat. Nie chcę powiedzieć, że bez problemu, bo Ewangelia to nie jest Ewangelia prosperity. Czasami są łzy, czasami są trudy, czasami jest ciężko, ale nigdy nie jesteśmy sami. Jest Jezus, który pomaga nam przez to wszystko przejść. Dzisiaj chcemy wam naprawdę pomóc. Dzisiaj nie znam obojętne to, że cierpisz. Nie znam obojętne to, że nie jesteś z rodziną, że nie masz dachu nad głową i że wszystko straciłeś przez nałogi. Nie znam to obojętne. I dzisiaj Jezus jest dla ciebie odpowiedzią. Czy jesteś chętny na tą wspólną podróż razem z nami? Amen? Jesteś chętny na tą podróż? Amen. Amen. Chwała Bogu. W 9 wersecie czytamy: napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Niech to ma miejsce w Twoim życiu. Amen.